Hubert Biskupski, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Moim Państwa gościem jest Zbigniew Jagiełło, były prezes PKO Banku Polskiego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, ile pan był lat prezesem PKO? Około 12 lat. Ojejku, to się strasznie pan nałupił tych biednych kredytobiorców. Jest tak, że przed moim przybyciem do banku były kredyty, w czasie mojego pobytu w banku były kredyty i po moim odejściu też są kredyty. Żartuję oczywiście. Temat wysokich stóp procentowych i wysokiej inflacji wywołuje olbrzymie emocje, stąd też pewnie pojawił się wczoraj pomysł, projekt pomocy kredytobiorcom, między innymi pomysł likwidacji WIBOR-u. Jak panu prezesowi pomysł likwidacji WIBOR-u i zastąpienia go innym wskaźnikiem się podoba? Czy to jest rzeczywiście jakiś realny pomysł, realna pomoc, czy nie bardzo? Pieniądze wywołują emocje wśród ludzi, a duże pieniądze wywołują duże emocje. Natomiast tak przechodząc do tej kwestii kredytów hipotecznych, to ja od dłuższego czasu zajmowałem się tym problematyką, wyzwaniem dla rynku polskiego, bo polski rynek niestety nie przyjął dobrych wzorców kredytów hipotecznych z krajów dojrzalszych. Te kraje dojrzalsze są w Unii Europejskiej, bo panie redaktorze, czy chciałby pan kredyt na 20 lat i oprocentowaniu 1,5%? Każdy by chciał. No to trzeba pojechać do krajów Unii Europejskiej, tam takie kredyty są. No i teraz jest tak, że dlaczego Polska takich kredytów nie ma? Pierwsza rzecz, oczywiście nie jesteśmy w strefie euro. Nie jesteśmy w strefie euro. Mówimy tutaj o stałym oprocentowaniu, tak? Stałym oprocentowaniu. Natomiast ten temat dotyczący kredytów hipotecznych podnosiłem jakby w Polsce kilka razy z różnego rodzaju nadzorcami, nawet gdy się zmieniali, że jest to ważny temat do uregulowania długoterminowego. Moje wrażenie, gdy patrzę na tą propozycję pana premiera, jest takie, że jest to rozwiązanie na chwilę, natomiast znowu nie wychodzimy w ten długi termin 20-letni. Niestety, mówię to z przykrością, że członkowie Komitetu Stabilności Finansowej w Polsce, pomimo tego, że ten problem był podnoszony nie właśnie przy okazji, że nagle coś się stało, tylko że jest to problem długoterminowy, niespecjalnie rozwiązali go w długoterminowy sposób. Polska w perspektywie następnych lat powinna wprowadzić ten kredyt o stałej stopie długoterminowy i nie w momencie, kiedy stopy są wysoko, tylko gdy były właśnie przez ostatnie lata nisko. On oczywiście nie rozwiązuje wszystkich problemów tego świata, bo się to nie da rozwiązać, natomiast można w sposób systematyczny doprowadzić do tego, aby Polacy mieli ten kredyt tanio i żeby był bezpieczny z punktu widzenia długoterminowego. Jednocześnie, kiedy popatrzymy na kredyty dla pierwsze kredyty hipoteczne czy pierwsze mieszkania dla Polaków młodych, no to każdy rząd, jak pamiętam, starał się w jakiś sposób od różnych stron podchodzić do tej kwestii. Czy to był kredyt mieszkanie na swoim, własny kont, czy też budowa tysięcy mieszkań. Widać, że jest to problem społeczny. Złośliwcy mówili, że to były programy, które bardziej sprzyjały deweloperom niż kredytobiorcom, bo łatwo zauważyć, że te kredyty oferowane w ramach tych programów były zazwyczaj wyżej oprocentowane niż te ogólnodostępne. Bo tak jak mówię, brano się za kawałek tego problemu i rozwiązywano tylko kawałek. Nie patrzono na całość problemu. Stąd moja propozycja jest taka, jeżeli jako państwo uważamy, że jest to ważny produkt społeczny, pierwszy kredyt hipoteczny, pierwsze mieszkanie, to spróbujmy zrobić to w taki sposób, żeby to nie było poszatkowany ten problem, tylko że on był zrobiony od początku do końca dobrze. Co to oznacza? Że uważam, takie kredyty powinny być skupione w jednym miejscu, czy to bezpośrednio w Banku Gospodarstwa Krajowego, uwaga, wczoraj, gdy na giełdzie banki spadały o 5-6% po wypowiedzi premiera, cena giełdowa banku BGK nie drgnęła. Wie pan dlaczego? Nie wiem. Bo nie ma go na giełdzie, nie?
To taka jakby prosta odpowiedź. Nie ma go na giełdzie, bo to jest bank w 100% kontrolowany przez Skarb Państwa. Jest bankiem misyjnym. W związku z tym, jeżeli mamy misję pomagania pierwszym kredytobiorcom na pierwsze mieszkanie, to powinniśmy ten produkt usadowić w tej instytucji. W tej instytucji usadowić go. Natomiast banki komercyjne w związku z tym, że mają dostęp do klienta, one oferują ten produkt na warunkach określonych przez czy to BGK, czy fundusz BGK, taki krajowy fundusz hipoteczny, który ma właśnie specjalne preferencje. I on będzie odseparowany od pozostałej części biznesu, bo w tej chwili mamy coś takiego, że te propozycje, które są przedstawiane, czy to wcześniej, czy to teraz, one łapią chwilę, na moment jakieś, powiedzmy, rozwiązanie, przez jakiś czas są skuteczne, a później rodzą różnego rodzaju skutki, bo na przykład jeżeli taki program jest na 2 lata, to nagle mamy górkę tego typu kredytów przed końcem tego programu. Tak, a to było, powinno tak być, było do tej pory. No właśnie mówię, to w tym sensie, że warto ten problem rozwiązać od początku do końca i chętnie w tym pomogę. Dlaczego banki nie oferowały stałego oprocentowania kredytu? Banki oferowały stałe oprocentowanie kredytu o stałym oprocentowaniu. Ale od niedawna. Nie, no, wydaje mi się, że to jest co najmniej 2-3 lata. Jednocześnie jest tak, że nie udało nam się jako bankom komercyjnym przekonać Komitetu Stabilności Finansowej, żeby właśnie w czasach, kiedy były niskie stopy procentowe, żeby to był kredyt preferowany przez Komitet Stabilności Finansowej. Preferowany. Co to znaczy? Preferowany to znaczy, że po to ustawodawca ma różnego rodzaju instrumenty, jak na przykład wagi ryzyka kredytowego dla poszczególnych instrumentów finansowych, żeby jedne instrumenty preferować, a inne nie. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga, jeżeli powiedzmy założymy, że to są kredyty bezpieczniejsze dla klientów w długim terminie, to na przykład tego typu kredyty nie powinny być objęte podatkiem od aktywów bankowych, który wynosi 0,44% od aktywów wszystkich, prawda? I na przykład bank BGK jest z tego wyłączony. I gdyby tamte kredyty były w tym banku, no to by nie były obciążone tego typu opłatą, byłyby tańsze. Wspomniał pan prezes, że gdybyśmy byli w strefie euro, to najprawdopodobniej ten portfel kredytów o stałym oprocentowaniu byłby dużo wyższy, ale mamy przykład Węgier, które nie są w eurozonie i tam niemal 100% kredytów jest... To samo jest w Czechach. Ja tylko pokazałem przykład... I tam też ten instrument państwa wpływa na to? Nie, to jest tak, że nie znam szczegółów właśnie, czy są różnego rodzaju instrumenty, ale rozumiem, że nie wzięło się to znikąd. To znaczy, że różnego rodzaju nadzorcy, biorąc przykład z tych krajów, no bo kredyt hipoteczny w Polsce to jest fenomen, powiedzmy, ostatnich 15 lat. Dlaczego? No bo mieliśmy wysokie stopy procentowe. Proszę zauważyć, że jeżeli dobrze pamiętam, w 2001, stopa procentowa w Polsce wynosiła blisko 20%. Blisko 20%. W związku z tym branie kredytu hipotecznego, gdzie oprocentowanie będzie jeszcze trochę wyższe, no jest bardzo dużym ryzykiem. Brano kredyty we franku wtedy? No kredyty we franku to jest jeszcze późniejszy okres, czyli lata 2005, 6, 7. Dlaczego? Bo w Polsce stopy wynosiły wówczas 5,5%, czyli oprocentowanie finałowe kredytu było 6, 7, 8%. A stopy procentowe we franku były dużo niższe, w związku z tym oprocentowanie kredytu było dużo, dużo niższe, zakładając stabilność stóp, prawda? Zakładając stabilność stóp. I uwaga, gdy była dyskusja dotycząca kwestii, czy te franki są bezpieczne, czy nie, szeroko rozumiane państwo mówiło, że obywatel ma prawo do ryzyka. Ma prawo do ryzyka. Komitet Nadzoru Bankowego podwyższył co prawda wymogi kredytowe dla osób poszukujących tego typu kredytów, ale nie poszedł dalej, gdy zauważył, że nadal to nie zatrzymuje procesu udzielania tych kredytów, bo jest duża część osób, które spełniają te kryteria, to powinien zacieśniać je, ale tego nie zrobił. Mówię o tym właśnie braku konsekwencji w podchodzeniu do tego problemu. Uwaga, jeszcze raz. Problemu społecznego. Że to nie jest zwykły towar, prawda, który możemy kupić, sprzedać, tylko jest to produkt o dużym zabarwieniu społecznym. Wobec tego regulacje państwowe mają sens,
o ile są od początku do końca dobrze skonstruowane, a nie tylko działają na fragmencie rynku. Czym jest ten WIBOR, którym się w tej chwili tak straszliwie straszy i czy rzeczywiście to jest taki wskaźnik, który jest w dużym stopniu fikcyjnym wskaźnikiem? Mówimy o tym WIBORze 3 i 6 miesięcznym, na podstawie którego są obliczane oprocentowanie rat kredytów. Używanie takiego sformułowania, które pan redaktor powiedział, fikcyjny wskaźnik, no oczywiście jest nieprawdziwe. Jasne jest, że on nie jest tak prawdziwy jak ten stół, prawda, że ma wartość taką materialną. No to jest wskaźnik dotyczący czegoś, co nazywamy w bankowości kosztem pieniądza. Czyli jak ja chcę pożyczyć panu pieniądze, prawda, to od kogoś muszę pożyczyć i wyliczyć ten koszt pieniądza, bo na czym zarabiam? Na różnicy, prawda? Na różnicy między temu, co panu pożyczyłem i to odpożyczyłem od kogoś innego, bo bank nie ma własnych pieniędzy. Jeżeli ma, to się nazywa kapitał regulacyjny i ten kapitał służy do tego, że jeżeli pożyczam panu pieniądze na kredyt, to muszę mieć cząstkę tą nazwaną kapitałem, które muszę trzymać w banku na wypadek, gdyby te kredyty, które udzielam, nie były spłacane przez klientów. Odpożyczam pieniądze od innych osób. No i to jest koszt odpożyczenia, średni koszt odpożyczenia, dlatego się nazywa tam ta stawka właśnie, że to jest tam Warsaw Index i tak dalej. No i teraz można go zastępować innymi wskaźnikami, ale one będą w taki sam sposób, jak pan redaktor określił, przez zwykłych ludzi określane. Ten nowy wskaźnik, na podstawie którego ma być określane to oprocentowanie, obliczane oprocentowane, to jest ten wskaźnik Polonia. Ja wczoraj czytałem między innymi opinie analityków mBanku, którzy mówią, że my tak naprawdę nie wiemy, co do końca zostało zaproponowane. My w sensie my analitycy uważamy, że ten nowy wskaźnik może się okazać dużo gorszy, dużo mniej korzystny od tego, który jest w tej chwili, bo za pół roku, za rok on może być wyżej oprocentowany niż ten wskaźnik WIBOR. Czy rzeczywiście tak może być? Przyszłość jest nieznana i tak może być, prawda? I może być inaczej. Ja tego nie wiem. Natomiast co jest ważne właśnie w przypadku tego biznesu bankowego, gdy szukamy tego typu parametrów? Koszt pieniądza. Po ile pożyczamy pieniądze od klientów indywidualnych, klientów korporacyjnych, od innych banków, po ile pożyczamy z instytucji międzynarodowych i tak dalej, bo w banku pieniądz jest towarem. Kupujemy i sprzedajemy. No i przychodząc do tej kwestii kredytów hipotecznych, parę lat temu była taka dobra idea, związana również z tym stałym kursem kredytu, żeby banki finansowały kredyty hipoteczne poprzez emisję listów zastawnych, czyli obligacji zabezpieczonych na tych kredytach. No i wówczas ta kwestia dotycząca kredytów hipotecznych w ten sposób konstruowanych, no byłaby jasna, bo pożyczam powiedzmy 100 milionów na 5 lat, prawda, w cenie powiedzmy 3% i odsprzedaję na rynek kredytów hipotecznych 100 milionów za 6%. I 3% to jest zysk, powiedzmy, daję taki przykład, zysk tej instytucji finansowej, z której musi ona pokryć różnego rodzaju koszty, a w tym, uwaga, również koszty regulacyjne. Bo tak jak powiedziałem, kredyty hipoteczne w Polsce podlegają opodatkowaniu podatkiem od aktywów bankowych. Wydaje mi się, że w zeszłym roku całość zebranych przez Skarb Państwa, bo te pieniądze nie idą do systemów ochrony, czy to depozytów, czy to ochrony klientów przed bankructwami banków, tylko idą wprost do Skarbu Państwa. Wydaje mi się, że 4 miliardy polskich złotych to jest rok 2021. No i jak chcemy pomagać klientom, no to tego typu pobór podatków być może powinien być skierowany do klientów, bo już i tak go państwo zgarnia. Dlaczego mamy tak wysoką inflację? Wydaje mi się, że są pewnie 3-4 źródła tej inflacji. Pierwsze dwa wykreowane przez dosyć ekspansywną politykę fiskalną państwa. Drugi czynnik to jest luźna polityka monetarna
Rady Polityki Pieniężnej, NBP-u, prawda? Dwa źródła są poza nami. To jest pandemia. No i ostatni to jest wojna, prawda? No i te cztery właśnie źródła, które się zbiegły w jednym czasie. No bo oczywiście jest tak, że gdy państwo myślało o tej luźnej polityce fiskalnej... Luźna polityka fiskalna, czyli... To helikopter money, prawda? Czyli no nie mówię, że helikopter money, bo to był taki mały polski figłowiec, prawda? Bez przesady, to nie są takie duże pieniądze. I one były jakby uzasadnione przy tej polityce, którą rząd prowadził. Natomiast w pewnym momencie, kiedy przyszła pandemia, zaczęło być niebezpiecznie. No i wówczas uważam, że popełniono błędy w obu tych instytucjach, że nadal powiedzmy uważano, żeby kontynuować to, co żeśmy zaczęli, a pandemia dodała swoje. No i wojny się nikt nie spodziewa. Ona dołożyła ten swój, powiedzmy, efekt końcowy, no i mamy tą inflację dwucyfrową. Czy ona jest do zatrzymania? No pytanie jest do tych pierwszych dwóch źródeł, prawda? Znaczy bo, do zewnętrznych, na zewnętrzne no, to bo na zewnętrzne nie mamy wpływu, dlatego mówię o tym, co my możemy zrobić jako Rada Polityki Pieniężnej i jako rząd, prawda? Żeby starać się manewrować w tej trudnej sytuacji, no ale to wymaga znowu wyrzeczeń, prawda? No i czy polityków stać na wyrzeczenia, gdy mamy w ciągu półtora roku wybory? Dwa wybory nawet, bo i, nawet i samorządowe, i parlamentarne. Politycy mówią o schładzaniu gospodarki. Widać oznaki schładzania gospodarki, czy nie bardzo? No nie wiem, pytanie jest, bo ja nie słyszałem, żeby tak mówili. Premier wczoraj mówił, że no, trzeba zacząć powoli schładzać gospodarkę. No, ale jeszcze nie zaczęli. A jakby to schładzanie gospodarki miało wyglądać? Dobrze, że użyto tego słowa powoli, prawda? Bo uważam, że w obu przypadkach i nakręcanie koniunktury i zaciskanie tej luźnej polityki fiskalnej powinno odbywać się stopniowo, bo ludzie, my, gospodarka nie lubi szoków, bo one są zabójcze. Tak, powiedzmy przejście przez zero, prawda, że w przyrodzie, że zamrażanie i odmrażanie no, powoduje pewnego rodzaju straty, niszczą się drogi na przykład w ten sposób i tak dalej. I tak samo jest z tymi politykami fiskalną i monetarną, że szokowe, skokowe zwiększanie jednych czy drugich parametrów nie jest dobre dla gospodarki, nie jest dobre dla społeczeństwa. To w takim razie ostatnie pytanie, panie prezesie, kto zarabia na inflacji? I komu ona służy? Nie, na inflacji zarabiają kredytobiorcy. Takiej, jaką mamy w Polsce. Oczywiście. Śmiała teza. No nie śmiała teza, no to ona jest matematyczna. To znaczy, że jeżeli stopy procentowe wynoszą 5,5%, a inflacja wynosi 11%, prawda? No to jak miałem kredyt, to jestem do przodu, bo stopy realne są ujemne, nie? Tracą deponenci, właściciele oszczędności, a zarabiają kredytobiorcy. To dlaczego się nie cieszą? No być może sobie jeszcze tego nie uświadomili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.